gromadzimy się przy symbolu Polski Walczącej, by dać świadectwo naszej pamięci o tych, którzy w Warszawie 72 lata temu o tej właśnie porze żegnali się z najbliższymi, wiedząc, że być może widzą ich po raz ostatni. Wśród wyruszających do walki żołnierzy Armii Krajowej znaleźli się harcerze i harcerki działający w konspiracyjnych strukturach Szarych Szeregów. 1 sierpnia 1944 roku o tej właśnie porze harcerze zgrupowani w batalionach Zośka, Parasol i Wigry spotykali się w wyznaczonych miejscach. Wierni wyznawanym wartościom, zgodnie ze składanym niegdyś przyrzeczeniem harcerskim, a później konspiracyjną przysięgą, stawili się na wezwanie w godzinie największej próby. Przez wszystkie 63 dni powstania harcerskie oddziały walczyły ofiarnie, ponosząc ogromne straty. Pomoc i nadzieję niosły harcerskie sanitariuszki i łączniczki, a do legendy powstania przeszły dokonania poczty harcerskiej i jej najmłodszych posłańców. Spotykamy się w rocznicę ważną dla każdego Polaka. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, miejsce, znak Polski Walczącej, który został tutaj ustalony, ustawiony, postawiony w 2005 roku na wniosek chówca imienia Szarych Szeregów. To harcerze bolesławieccy, to nasza młodzież, a myślę, że w kontekście tego wydarzenia historycznego, jakie skończyło się wczoraj, Strzelaj! Ładuj! Salwo! Bądź! Ładuj! Salwo! Bądź! Ładuj! Salwo! Bądź! Zabezpiecz! Broń!